Ile tutaj zegarków jest? Bierzemy wszystkie. Żeby sobie wydłużyć jak najwięcej czasu. Bardzo ładnie. I tu pewnie będziemy mieli konfrontację właśnie z bossem, no nie? Zaraz zobaczmy, co tutaj będzie. O kurde, ile tutaj tych małpiżonów jest. Ale kurde, widać, że się boją te małpy, nie? Widać, że się boją, kurde, uciekają tam na dół. Takie cwaniaki są, kurde. A przychodzi co do czego, to już ich nie ma. Hehehe, ale śmieszne. Zabawne wręcz. Patrzcie w ogóle, pierwszy raz widzę taką, kurde, skrzynkę. Masakra, kurde, patrzcie, ile tu, kurde, spod nich małp jest, nie? Już nam naprawdę niedużo brakuje. A ile teraz wleci? Kurde. Bardzo dużo. Teraz tylko wystarczy zegar znaleźć, żeby sobie czas przedłużyć. No i mamy wszystkie, kurde, spodnie zebrane. Teraz tylko do pralki dojść. I będziemy mieli kolejny poziom zaliczony. Chociaż ja się trochę przejdę naokoło, ponieważ no taką drogę sobie wybrałem. Niestety, trochę nie przemyślałem tego, ale no cóż, panie i panowie, zdarza się. ...35 sekund do końca. Elegancko. ...24 życia. 51 na 60. Uuu. No ładnie. Znowu mieliśmy spadające spodnie. I mamy bossa. Spectera. Zobaczymy, jak ze Spectrem będzie konfrontacja wyglądać. To już tam znamy, wiadomo, o co chodzi. Informacja, że Spectre, kurde, się kręci. Wszyscy to wszystko wiemy. Nie trzeba nam tego po 5000 razy mówić. Wiadomo, o co chodzi. Ale to easy jest, dlatego że właśnie tutaj Spectre je ciągnie, nie? Te wszystkie małpy. Więc tylko wystarczy wziąć bombę i tyle. A najpierw sobie czas przedłużymy, bo why not? Żadnych przeciwników ani nic, tylko po prostu my sami kontra Spectre i małpy, które są ciągnięte przez sznurek. Trzeba będzie jakoś dostać do środka tej choinki, to wtedy ten bomby jakieś weźmiemy i weźmiemy wszystko, co nasze, no nie?
W ogóle to jest śmieszne, że Spectre to jest dosłownie naczelna małpa, a on dosłownie ciągnie wszystkie małpy, żeby nie zostały im galoty ściągnięte. Naczelna małpa, tak tylko przypomnę, ponieważ Spectre to nie jest człowiek, jak myślę. Myślę, że się domyśliliście z Ape Escape 1, no nie? Czyli teraz tak, brakuje nam jeszcze tylko... No, niedużo. Myślę, że zdążymy. Nalajcie. No i jestem z powrotem. Zobaczcie, ile nam brakuje dosłownie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, niedużo już. Ale dopiero co zacząłem konfrontację, no nie? Zobaczcie, ile udało mi się, kurde, tych małpich spodni wziąć, nie? To jest magic. I dupa. Teraz trzeba będzie sobie czas przedłużyć. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Przynajmniej dopiero teraz mogę sobie przedłużyć czas. A nie muszę tego robić, nie wiem, na początku albo... W sumie nawet nie wiem, co chciałem powiedzieć. Nieważne, dobra. Trochę słabo, bo 5 majtek zostało, a on już tutaj lata jak głupi. Mam nadzieję, że zdążę, bo trochę będzie słabo, jak nie zdążę. Minuta 12 to powinno być dużo. Proszę bardzo, zobaczcie, tutaj się odwaliło, nie? Myśmy ładnie wykiwali Spectre'a, który dostał szajby w tym momencie i nawet nie próbował mnie unicestwić, tak więc... Pico Pico Land. No, dobra tam, weź, pal gumę. Przegrałeś, to się chociaż przyznaj, że przegrałeś, a nie odwalasz dantejskie sceny. Ranga A. I elegancko. Bardzo ładnie nam poszło. Jestem z siebie zadowolony. Bardzo ładnie. Cool. O, jesteśmy teraz w jakiejś saunie. Widzicie to? I zobaczcie, teraz wszystkie małpy się bawią. Elegancko. Nawet tam jedna czyściła drugą. Zobaczcie, kurde, jaka miłość między małpkami jest. Widzicie? A teraz zobaczmy, ile będziemy mieli procent. ...51, no to już ładny wynik to jest. Mamy ponad połowę gry już. Teraz pytanie, co nam się odblokuje? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ tu już praktycznie wszystko zrobiliśmy. Na dobrą sprawę. A tutaj Pico 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 Land, coś takiego to było. A widzę, co my tu będziemy mieli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Easy. Tu już będziemy mieli Spectre'a, czyli jesteśmy praktycznie już zaczynamy wielki finał gry. I tu mamy już małpki w czołgu, tak więc będzie grubo. Oj, będzie, uwierzcie mi. Coś czuję, że to będzie, kurde, naprawdę przesrana sprawa. Tu widzę, że małpy to pompki robią. Nie, przepraszam, nie pompki, brzuszki. To niezłe pompki.
Pico Pico Land. Dobra, dobrze zapamiętałem. Da, tu oni się przedrzeźniają z Spekterem. 30 małp. Okej. Okay. Ogarniemy to. Aha, czyli głównie teraz te spodenki. Chciałem powiedzieć, że głównie spodenki będziemy stamtąd zbierać z tych kapsuł. Ale okej, okay, nie przeszkadza mi to. Mamy tylko 5 poziomów tutaj, czyli tak na dobrą sprawę mamy tylko 4 poziomy i bossa. Jakim oczywiście Spekter jest, no bo kto inny. Nie doskoczę tam. Mój pies bardzo mnie kocha i coś chce mi chyba powiedzieć. ZW. No dobra, zaczynamy ten poziom od zera, dlatego że troszeczkę źle do niego podszedłem. Już mniej więcej ogarniam, co tutaj się dzieje. Co się z czym je. Ała. Dokładnie tak, tutaj mamy pralkę, elegancko. I tu chowamy właśnie czerwoną bieliznę. Przynajmniej mamy to już ogarnięte. I teraz w razie co sobie bombę przygotuję, ponieważ będziemy musieli w te czołgi napiżdżać bombami. Zresztą nawet było widać, że trzeba było napiżdżać. Mój stan zdrowia jest dosyć bardzo opłakany. Ale damy radę jakoś. Dobra, mamy to i teraz trzeba będzie w tamte czołgi nawalać. Zostaje nam już tylko 7. Taka fajna liczba. Ech, trochę się nie udało. Ale przynajmniej tu mamy checkpoint, więc tyle dobrze. Mamy pełne zdrowie, więc nic tylko możemy się cieszyć. Ale oni są tam przygotowani, widzicie? Zaraz się tamtą małpą zajmiemy, aczkolwiek najpierw tam trzeba dolecieć. I mamy wszystkie spodenki zebrane. Elegancko. To teraz zostają nam już tylko 4 poziomy. I będzie wielki finał. Level up. 19. To jest w ogóle fajne, że ja tak graniczę między 19 a 20 żyćmi. Że nie ma nigdzie tak, że ja zjadę poniżej 10 żyć. To jest bardzo fajne. I mamy drugi poziom.
Czyli zostają nam tak naprawdę trzy poziomy. Ponieważ czwarty to już jest boss. Teraz. Od tego momentu. I sprawdzę, czy nikt do mnie nie dzwonił. Nigdy do mnie nie dzwonił. Czyżbym dzisiaj... Znaczy, no, dzisiaj już do mnie ktoś dzwonił, wiadomo. Musiałem pauzę robić, dosłownie cięcia zrobić, ale na chwilę obecną jest wszystko w porządku. Nie mam kogo pozdrowić. Cholera jasna. Conveyor belt. Co to dokładnie jest? O co tu chodzi? Natsumi tutaj coś gada. Oraz profesor. 30 znowu? To tak mało tych małp. Okej, dobra, jeżeli tak ma to wyglądać, to spoko. Już nawet soundtrack się nie chce włączyć żaden. Nie wiem, czy coś tam słyszycie, ale ja nic, autentycznie nic nie słyszę. A nie, coś leci po cichu. Chciałem już tak, wiecie, sobie zażartować, że patrzcie, tak krótka plansza, że nawet nie chciało im się soundtracku zrobić do niej. I tam w tle Spectre, jak widzicie, kurde, na tych banerach. Ha, ha, ha. Ale śmieszne. Ale ty jesteś śmieszny, Spectre. Ohoho. A wpierdzielimy się w zbiorowisko tych czołgów. Chodźcie tu wszyscy. Coś wam, kurde, nie pykło, drogie małpki. Ale spokojnie. Ja was tutaj wyprostuję. Co po niektóre. Tak, moi drodzy, jak dobrze widzicie, mamy 18 żyć. To jest dlatego, że po prostu, kurde, ten poziom, muszę przyznać, że jest trochę taki... No, dosyć mocny, no nie? Mocny pod względem poziomu trudności. Chodźcie tutaj, chodźcie wszyscy. Wszystkie małpki do mnie. Patrzcie, ile, kurde, jeszcze tutaj małp jest do ogarnięcia, a ile nam się udało z tych czołgów zdjąć. Mi i Kakeru oczywiście. No i wam też, bo wy to telepatycznie mi pomagacie, no nie? Oglądając ten odcinek. Raczej te odcinki. Dawać, dawać mi tutaj. Mamy wszystko. Elegancko. Bardzo ładnie zrobione. Superancko. Ta pewnie będzie ranga E albo D, co nie? Za pierwszym razem zgadłem. Mówiłem E albo D, widzicie? Ja już znam tę grę na pamięć, to już... Ja już wiem, czego się mogę spodziewać. Czyli teraz zostają nam już dwa poziomy. No, dwa poziomy. Tak, dwa poziomy, ponieważ ostatni to już jest boss. Więc zobaczmy, co tutaj będziemy mieli do roboty. Nie mogę się tego już doczekać, no nie? No, szybciej, szybciej z tymi brzuszkami. Małpy jedne. To jest jakaś, widzę, że fabryka znowu. Tylko teraz mamy dużo tutaj czasówek i 30 małp, czyli to tak po 30 będziemy mieli ciągle. Okej. I co tutaj trzeba zrobić? A, bomby tu mamy.
Okej. A, i teraz możemy ten. Teraz możemy już lecieć do tego. Do pralki. To szybki poziom. Bez kitu. Myślałem, że to będzie trochę dłuższy poziom. Nie wiem, czemu mi się tak zdawało. Ale mamy prostą drogę teraz do samego końca. Oni se tam mogą mnie gonić. Wyjebane. A, czekajcie. Tam była pralka, co nie? Tam była pralka, no. Dlatego nie bez powodu mi wskaźnik pokazuje. Dobrze wykorzystany power up. 54 sekundy do końca. Elegancko. I 20 żyć znowu. Nadrobiliśmy bardzo szybko. To mi się podoba. Sorki, że ja tak ciągle patrzę, ale no po prostu jestem też umówiony na konkretną godzinę, dlatego tak se sprawdzam, czy czasem osoba, z którą się umówiłem, nie dzwoni do mnie. A tu mamy już przedostatni poziom przed wielkim finałem, ponieważ tu będziemy mieli planszę, na której później będziemy się z bossem naparzać, prawda? Coś takiego pewnie będzie. Ale tu już, kurde, małpki inną mają animację. Tak się, kurde, patrzą w moją duszę. Ej, halo, halo, proszę mi stąd wypad, małpy. Nie przekonacie mnie do swoich jakichś dziwnych ideologii. Spekter, gdzie jesteś? No, Spekter oczywiście jak zwykle uciekł gdzie indziej. I tutaj teraz Natsumi nas informuje dosłownie mówiąc: Kakeru, on jest gdzie indziej! On zmienił lokalizację! Teraz mamy 20 z kolei majcioch do zebrania. Teraz kamera trochę bliżej nas jest. Aha, już rozumiem, o co tu chodzi. Czyli my musimy po prostu uważać na te bomby. Tak, muszę uważać na te bomby, że wpierdzieliłem się w nie. Ale dobra, nieważne. Zanim was tutaj dojadę, wymałpiszony jenne, to najpierw pozwólcie, że ja zrobię to, co powinienem zrobić. Ale uwaga na bomby. Dokładnie, to chciałem zrobić. Dobra, trzeba iść teraz po tamtą bombę, żeby rzucić w tamte bomby, żebym mógł dostać się dalej, no nie? Tak więc bierzemy nasz power up. Dokładnie tak. Nie! Co to ma oznaczyć? Ej, proszę mi tutaj nie robić takich, kurde, żartów. Gierko, to mi się bardzo ten żart nie podobał. Bardzo brzydki. Nie podobał mi się. O, możemy też i tak zrobić.
Jezu, ale bym zleciał. Uwaga. Da, teraz trzeba tutaj te wszystkie małpy w jedną kubkę wrzucić. Czy mi się uda, to jest w zasadzie pojęcie względne. Bo może się udać, może się nie udać. O, akurat. Eluwina? Nara? Dobrze, pięknie, udało się.